Cześć Wam. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak można zrobić własny brelok. Możecie go wykorzystać też jako igielnik lub tylko jak chcecie. Tutaj jest przykład sowy, a my dzisiaj zrobimy coś innego. Zrobimy emotikonka. Emotikonka wydrukowałam sobie w zwykłe, pobrałam i w pancie sobie go tylko zrobiłam taką wielkość, jaka mi odpowiada. Wycięłam każdy element. Oczywiście odrysowałam wszystko na filcu, więc będziecie potrzebowali dwa arkusze filcu, żółty bądź czarny. Ewentualnie, jeżeli będziecie robić coś innego, to w takich kolorach, jak Wam to odpowiada. Ja tutaj mam kawałek sznurka do bransoletek. Będzie to moja zawieszka. Możecie wykorzystać też do tego, tak jak tutaj widzicie, wstążkę. Jest to wstążka 6 mm. Będziecie potrzebowali również, jeżeli ma być to breloczek, to brelok, nitka, igła. Ja tutaj też pójdę troszeczkę na skróty, więc wykorzystam klej na gorąco. Ale jeżeli Wy macie ochotę szyć, ja powiem, że od jakiegoś czasu, znaczy od dość dawna, troszeczkę nie lubię szyć, ale staram się do tego przełamywać, więc jeżeli gdzieś się da coś wykorzystać na skróty, to to wykorzystuję. Więc zaczniemy od przyklejenia oczu. Oczywiście Wy możecie się pokusić i spokojnie to przeszyć. Staramy się je rozmieścić tak jak chcemy. Więc to będzie wersja na szybko dla leniuszków. Jest przyklejone. Teraz zabieramy się, jeszcze będziemy potrzebowali wypełnienia. Możecie użyć takiego, jak się używa do poduszek, ewentualnie możecie też użyć zwykłej waty. Nie ma to znaczenia. Teraz zaczynamy, przykładamy nasze dwie warstwy do siebie i zaczynamy szycie. Ja zaczynam sobie mniej więcej od tego momentu. I tak naprawdę, jaką metodę szycia przyjmiecie, to zależy od Was. Możecie tak jak ja, tak jakby na okrętkę. Możecie robić tutaj w tą stronę i w drugą, czyli wyjdą Wam takie podłużne linie. Każdy z nas wybierze taką metodę, jaka mu najbardziej odpowiada. Ja wybrałam do szycia mulinę. Z tego względu, że ona jest troszeczkę grubsza i podzieliłam ją na trzy nitki. Wy możecie wybrać zwykłą nitkę, ale ja chciałabym, żeby ten jednak bardziej się odznaczał kolor. I nitka jest dość cienka, dlatego polecam Wam, jeżeli chcecie, żeby to było tak dość widoczne, mulinę. Ewentualnie można też nitkę złożyć na dwa lub trzy razy. I tutaj dochodzimy do tego miejsca, gdzie będzie nasz przymocowana zawieszka. Staram się właśnie wbić dokładnie w sam środek. Ona jest faktycznie podklejona z drugiej strony, ale co nie zmienia faktu, że jeżeli ją dobrze przyszyjemy, mamy podwójną gwarancję, że nic nam się tam nie stanie. Więc teraz też będę starała się przebić dokładnie przez sznurek. Czekajcie. Tak jak widzicie, nie jestem zbyt dobra z nitką i igłą, a wszystko jest troszeczkę krzywe. Nie trzyma to się w ogóle żadnego fasonu, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Myślę, że takie właśnie rzeczy ręcznie robione nie muszą być idealne. Przynajmniej dla mnie.
Ważne, że jest złożone w to serce i pasję. Powiem Wam, że ja z chęcią bym taki właśnie brałoczek sobie ponosiła. A ta sówka jest mojej córki. Powiem Wam, że dość długo była ulubioną jej, tak jakby maskotką nawet. Ale to było już troszeczkę lat wstecz. Naprawdę nic się z tym nie dzieje i świetnie to wygląda. I zszywamy tak dookoła. I tutaj musicie pamiętać, że na końcu musicie zostawić jakąkolwiek lukę, żeby przez nią wsadzić puch. Ewentualnie, tak jak Wam wspominałam, możecie użyć waty. I wpychamy do środka. Staramy się, żeby wszędzie w środku było. Wtedy będzie fajny kształt i nie będzie się po prostu też i tak marszczyło. Jeszcze troszeczkę upcham. Przechodzimy dalej do szycia. Gdy już macie tutaj wszystko przeszyte, ja sobie przeprowadzam nitkę na lewą stronę. Robimy supołek, odcinamy. I ja sobie tutaj umieszczę. Jednak do tego są mi potrzebne szczypce. Ciężko jest mi samej wygiąć metal. Przekładam. I nasz brałoczek jest gotowy. Tak wygląda z lewej strony. Tak wygląda z prawej.